nasze piękne dni. To były piękne dni, naprawdę piękne dni. Kalendarz dziś Cicho, nie bądź taki połocki. Mam tutuśkę na kark sprowadzić i sobie tam siedzi w tym sklepie. Ty, stary. Chodź na to. A ty ją bzykasz, tetuśkę? Co, zrobiło ci co? No nie pękaj, no. A pamiętasz tę Duńkę z pieprzykiem? Co? No co tak oczy postawiłeś? No tę Ukrainkę z barakowozu. No. Z kawki dostałeś, czy co? Tylko przy Jurce mnie pali. No co ty? A coś ty taki leszczyk? Żony się boisz? Czy kasy nie masz? Może cię rekieterzy obskoczyli? No, bez mała. Plajtuję, kurde, flak. Leżę i kwiszę. Nie ma co tam co. Założyłem firmę, no i jak z tym bydlęciem? Żarło, aż zdechło. Myślę, co ty aż tak dołujesz? Zawsze może być gorzej, nie? Nie. Jakby mogło, to by już było. A teraz dołek, że ola Boga. Na minusie jestem od lata. Wilczewską wziąłem do pomocy i stop orkiestra. Nawet nie mam dla niej kasy. Ta Wilczewska to nie przypiał, nie wypiął. Nogi ma za grube w pęci. Co mi tam po jej nogach? O hurtowni gadam. Nie wyrabiam, kurde, lebele, no. A tu syn mi się urodził, Bartuś. Jak ci na pampersy nie starszy, to pan Wiesio zawsze ci pożyczy. Jak sobie syna wystrugałem, to nie tylko muszę zarobić na pampersy, ale i na jego przyszłość. Pole. Ty wiesz chociaż, jak się robi chłopaka? No, powiedzmy, że coś tam wiem w tym temacie. No, ale syna nie masz, a? Wiecie. Powiem ci, jak się robi, żeby mieć syna jak w banku. No. Bierzesz taką flaszkę żmijówki, wiesz, ale w środku musi być oryginalny jad. Przechylasz i wołasz Wieśka do pomocy. Jak sobie strzelisz, to masz chłopaka jak walczyk. Syn to jest syn, kapujesz? Potęga. Nie jest dla kogo żyć, dla kogo karku nadstawiać, rozumiesz? Mówię ci, Wiesiek, ja to... Godzinami mogę na niego patrzeć. Widzę, godzinami. Że cię wzięło, no. No to serdecznie gratuluję. Grabulka, no. Ach ty. Ach, tam sam widzisz, kurde, Leber, muszę się za nową robotą rozejrzeć. Co ty, aż tak cienko przędziesz? Na wsi zastój nawozów nie kupują ani tej chemii, pchają się do Europy, kurde, na furze gnoju, kurde. No i dobra, ekologicznie, no. Dobrze, rzecz wina za słówce. Co ja tam? Tyrek, jesteś tam? Nie ma mnie. Czego chcesz, Tuśka? A czemu się tam stoisz, Zenek? Co tam robisz? No, faktury sumuję, no. Chcę mieć trochę spokoju. To mi oko na hurtownię, bo drzwi otwarte. Ja? A ty od czego? Wyskakuję na chwilę, bo Justko prosiła, żeby pójść po weterynarza. Kotka żyga od rana, tam telefon nie działa. Dobra, leć. Zaraz wracam. No, możesz nie wracać, i tak od pierwszego nie pracujesz. Naprawdę ją wywalasz? Zwijam interes. A co będziesz robił? No, ja wiem. Trzeba pogłówkować trochę. Zarazem, spadaj na szczaf, pogłówkować. Główkowałem i to mam z tego. Plajtuję. Wymyśl coś. Wymyśl, no. Ja wymyślę. Spokojna czaszka. Mnie to zostaw. Ja, bracie, idę w politykę. No, na lepera stawiam. Zapisałem się do samoobrony. A co ty masz z chłopami wspólnego? Są chłopy od pługa i chłopy od Sejmu, no nie? Nie żartuj. Teraz mają tych naszych z gromu słać do Afganistanu i to słuszne jest. A ten twój leper nie zgadza się z tym, no. A terroryzm trzeba zwalczać, nie? Trzeba. A leper się nie zgadza, bo mu naszych chłopaków żal. Zenek, ty patrz co dobre, a nie co złe. Leper rzucił niezłą myśl, a ja ją złapałem. Te bary szybkiej obsługi, no, te biało-czerwone. Jest pomysł? Ty mógłbyś taki bar prowadzić. Zatrudnisz żonkę, rodzinkę, nawet tę twoją Tuśkę Wilczewską. Nie, tam spiłeś się czy co? Żeby taki bar otworzyć, trzeba mieć kasę, a nie długi. A ja ci pożyczę. Pan Wiesio taki już ma charakter. Przyjaciela nie zostawię w biedzie. No, no,
Wypijmy. No jasne, tak. A co za to chcesz? Dobre słowo. No po prostu poprzez mnie w samorządowych wyborach. Tu słowo za mną powiesz, tam dwa. No nie, kto nie powiesz? Kto się będzie ze mną liczył? Teścia masz, a twój ojciec, stary Kajfasz, on ma poważanie w narodzie. A rodzina Justki? Dojście mi zrobisz do tej twojej szwagierki, tej lekarki, no tej z samorządu. Do Marty Jabłońskiej? A to nie jest moja szwagierka, to jest ciotka Justka. No ale w rodzinie jest, nie? Ważne, żeby mi ten profesorek, półtorak, nie bruździł. Stary, no staniemy na nogi, drachu, no. My oba. Na wolnym rynku trzeba być elastycznym jak w polityce. I być po stronie wygranych, no. A dążasz? Ale co, no co ty, przecież ja mam długi... Spłaci się, no, długi, krótki. Ile ci trzeba? Miesiąc i pożyczy. Piątka, wysień. No! Jak ty na mnie tak, to ja cię proszę na ojca chrzestnego mojego Bartka. To w święta chrzcin robimy, no. Przybij. Kach ty, no. Przybić zawsze mogę, ale... Przyjmujesz? Ale... Przyjmujesz? No dobra, pewnie, no. Zaszczyt dla mnie, no. No to stary, to my teraz z tobą jak szampon, dwa w jednym, nie? Wiesz, za co cię lubię? Że ty jesteś grymus. Prodam. Jesteś tam, Zenek? To ja, Jola. Jola? Wpuść ją, no. To fajowa babka. Cicho, nakabluje do Justki. Jola, idź tam do Justki, bo ja mam tu jeszcze coś do zrobienia. Byłam, ale jej tam nie ma. Czemu ty masz zamknięte? Kurtownia otwarta, a ty służbówce zamknięte. Odliczam faktury, a tu mi ciągle Tuszka wparowuje. Czekaj, chodź. Poprowadzę cię pod dom. No. Ty słuchaj, podobno była jakaś wiadomość o dziadku Józefie od Janki, co? Ale odpalona jesteś, no. Ja, a co ty? No podobno coś wiecie o dziadku. A idź do Justki, ona wszystko wie, bo odbiera telefon od Janki. No dobra. O, akurat idzie z wózkiem. No to leć za nią. Ja tam zaraz przyjdę. Cześć, Justka. Cześć. Uważaj samochód. Bartuś, ja go się wypełnił na buzi. A tak też wydorosła. No, powiedz, Bartusiu. Wczoraj skończyłem drugi miesiąc życia i jestem już duży. Oj, ciężki ten wózek. Poczekaj, pomogę ci go wytaskać. Masz go. Widziałam te klucze. Jest. Zenka widziałaś? No, siedział w tej służbówce, ale nic nie wiedział. A o czym? No, bo wiesz, bo ja wpadłem, bo się zamartwiamy o dziadka Józefa, bo dobra była jakaś wiadomość od niego. Jancia dzwoniła z Włocławka. Tak, powiem ci, poczekaj, rozbierz się. Zrzucę kurtkę. Muszę zająć się Bartosiem. Może ma mokro? Nie, na szczęście nie. Chodź, syneczku, chodź. No, chodźmy tutaj do pokoju. O. Pomóż mi ściągnąć jego ścieżki. Źle spał w nocy, płakał. On wie, że mamusia smutna. Wszystko czuje. Opatulę go kołderką. Ciemne włoski ma, w blondyni. Wyśnieją. Oczka ma niebieskie, żeby się tylko nie obudził. Chodź do kuchni. Babcia mniecha. Jeszcze w szkole. Jak wraca, to biegnie do Tuśki, do hurtowni. A to ciągle jej głosy czyta. A co, ona sama nie umie? A wiesz, przez te dyslekcje to ona jest niechętna do czytania, ani do pisania. Wiesz, jak to jest. Nadpobudliwa, wrażliwa. Nie umiała się skupić. Wiesz, Tuśka mi ostatnio bardzo pomaga. No, ona już jest taka chętna dla ludzi. To mów, no, co z tym dziadkiem Józefem? Bo my tu w głowę zachodzimy, co się mogło stać. 3 dni temu miał wrócić. Teściowa już drugą noc nie spała. Dzwonili z Włocławka. No. Dzwonili? No. A to coś Jancia powiedziała. Dlaczego on ciągle nie wraca? Wiesz co, nie, nastawię kawę. Wiesz co? Co? Dziadek wylądował w szpitalu we Włocławku. Jezus Maria, w szpitalu? No. Co z nim? No nie wiem dokładnie. Co się stało? Wiesz,
Jancia to tak nawija. Niewiele możesz z tego skapować. No więcej o tej swojej Renacie gadała jak o dziadku. No ale co konkretnie? No mówże. No, podobno zasłab tam na tej rozprawie sądowej Grudziądzu. No wiesz, bo temu Zygmuntowi, jego synowi dali 2 lata odsiadki. O Boże. Biedny dziadek. O no, podobno się rozpłakał, bo według niego to ten jego Zygmunt niewinny jest. No i zasłab na serce. Ale jak Jancia gadała, to tylko taki, to taki stan przedzawałowy na razie. No i przywieźli go karetką do szpitala, ale jak się lepiej poczuł, to kazał zabrać się do Włocławka, żeby tam znowu po raz drugi zasłabnąć. No i wylądował na kardiologii. O Jezu, a on mi się dzisiaj śnił, słuchaj. Ale jak mi się śnił? Staliśmy razem nad taką wielką przepaścią. Dziadek mówił do mnie, ty patrz, dziewuchna, ty moja, jak tam pięknie w dole. Ja patrzę, on się zsuwa do tego dołu. Chwyciłam go za kapotę i krzyczę, ratunku! Tak głośno wołałam, że się zbudziłam z tym krzykiem. Jadaś trzęsie mnie za ramię. Jeszcze mnie objechał, że się tak darłam przez sen, że go zbudziłam. Mój to teraz obchodzi się ze mną jak ze szklanką. Taki szczęśliwy, że ma tego Bartka. Mówię ci, zgłupiał do cała. Kąpie go, przewija. A przy Agnisi to nawet palcem nie ruszył, jak płakała. A ile tam dziadek będzie w tym szpitalu? Ciotka nie mówiła? No, nie, porobią mu wszystkie badania i pewnie go wypuszczą. No dałby Bóg. Ty wiesz, jak bez niego pusto w chałupie? Mateuszek się za nim rozgląda, Paulinka pyta, gdzie dziadek, kiedy dziadek wróci. Ja nawet nie myślałam, że jak dziadka nie będzie w domu, że tak go będzie brakować. Adaś to chyba musi jechać po niego, ja nie wiem. Zaraz tu wpadnie po mnie, to mu powiem. Jezus Maria, tylko żeby mu się poprawiło. Ty wiesz, że on jest dla mnie, to ciekawe, on jest dla mnie jak rodzony. Wiesz, poprawi się, na pewno poprawi. A z tego, co Jancia wie od lekarzy, to nic takiego to groźnego nie było. No, wiesz, o, u nas to misia zachorowała. Żyga i żyga. Misia? No, nasza kotka. O, czajnik się wyłączył. Zdrowie ciekawe. No, proszę. Masz tutaj. O, tu cukier. Och, dzięki. A ty nie pijesz? A, przy tej mojej depresji to smaka nawet na kawę nie mam. Jestem po niej jeszcze bardziej niespokojna i taka rozdrażniona, wiesz? No co ty? Jeszcze ci nie przeszło? Co ty? Wiesz, trochę niby tak, po tych lekach, tak jakby mi odpuściło, ale jeszcze ranki mam okropne. Budzisz się i to ciągle cię dopada, wszystko cię przeraża, dosłownie wszystko. Patrzysz w telewizję, a tam wojna i wypadki i ten bandytyzm. Och, Justka, tym bardziej trzeba mieć siłę, żeby się bronić, co ty? Teraz jest mi trochę lepiej, a najgorsze, że nikt ciebie nie rozumie, tak naprawdę to Zenek krzyczy na mnie, o co ci chodzi, weź się w garść, przecież nic ci nie jest, a ja nie mogę tego wypowiedzieć, co mi jest, bo niby faktycznie nic złego się nie dzieje, a ja jak mam się wziąć w garść, jak właśnie nie mam żadnej woli w ogóle. No, to tak, rozumiem. Mamusia się też martwi o ciebie, wiesz, ona chciała tutaj przyjechać, pomóc ci, ale to akurat tatuś dostał grypy, nie wiem, czy tam coś takiego. Nie wiem, dzwoniła do mnie od Pawlaczów, ale już nie mówmy o tym. Powiedz, jak bawiliście się na tym oblewaniu domu? A, wiesz co, ja żałowałam, że was nie było, wiesz? Zenek chciał mnie, to na siłę mnie ciągnął, ale się tak zaparłam. Mówię mu, chcesz to leć, byleś nie chlał. Bo wiesz, ja się teraz tak boję się czasem obcych ludzi. Jak pomyślałam sobie, że mam tam gadać, uśmiechać i zgrywać na taką towarzyską gwiazdę, to... No szkoda, wiesz, szkoda, że was nie było. Ale wszystko będzie dobrze, zobacz, poprawi ci się. To w końcu ten świat nie jest taki do końca zły. A najlepsze lekarstwo to odpuść sobie tę telewizję. Wiesz, jak słucham tych polityków, co łżą żywe oczy, to już mnie trzęsie. Weź, jakie cyrki były z tym prokuratorem, tym Kauczem, czy jak mu tam... No jak tam ktoś wytknął te krętactwa, to Żarczyński próbował coś tam bronić, ale... Wiesz, taka jest jego polityka. To Żarczyński był też? No. I to z tą swoją dzidunią. A z jakiej kasy? Czy oni coś robili przy tej budowie domu? No właśnie, Żarczyński dał tych elektryków, no i Adaś go zaprosił z żonką. Że ona przyszła, wiesz? No jak? Byli oboje. No bo jak ten mój kretyn ich zaprosił, to wiesz,
Mężczyźni nie mają za grosz wyczucia sytuacji. Jasne, jasne. Tego się już po nich nie spodziewaj. Mają skórę jak hipopotam. No, a prosiłam, bo prosiłam go, żeby mu nie mówił, a prosiłam, jak kogo dobrego. Nie zapraszaj ich, ja nie chcę jej usługiwać przy stole. Przyszła taka wypindrzona, cała taka, wiesz, odęta, potem zbogata teraz jest, rozumiesz? Wzięła sobie tego starca i jak chce, tak mi kręci. No, słyszałam, że tam u nich za dobrze znów się nie układa. Tam ostro idzie z tą Martynową, no, tą córką. Ona chce, żeby Mikołaj zrobił zapis, że nie wszystko przejdzie na żonę. No niby tak, ale ona taka pewna siebie. Siadła przy Adasiu, coś tam jemu szeptała do ucha, cały czas zwierzała się. A co na to Żarczyński? A, dał sobie w gaz i zapomniał o Bożym świecie. Mnie szlak trafił, ale nie dałam po sobie poznać. Siadłam przy Wolicy, przy tym majstrze. Mm-hmm. Ten sypał kawałami, a właściwie to mnie to specjalnie do śmiechu nie było. Mówię ci. A dla tej dziduni to ja byłam, wiesz, powietrze. W ogóle mnie nie widziała. A Daśku mówi, to pozwolisz, że wezmę repetę tych zimnych nóżek, bo wyjątkowo mi zasmakowały. Ty masz pojęcie? Kurczę. Proszę, proszę. Niech pan dobrze zachodzi. Justka, prowadzę pana doktora. Powieszę pana kurtkę. Kto to jest? Proszę. Czemu ty mi nie powiedziałeś, że będzie weterynarz? Matko, zapomniałam, teraz nie mam głowy do niczego. Czego się tak zerwała? No siedź. Proszę, proszę, tutaj do kuchni. Proszę. Dobry. O, Jola tu jest. Cześć. Pani Jola? No, cześć. Co zabiła niespodziankę? Wieki całe pani nie widziałem. No właśnie. Bodino już nie choruje. A ja właśnie tutaj czekam na męża. Widziałam Adama na ulicy, był przy banku spółdzielczym. No, tam sprawdza jakieś kredyty czy spłaty, to już dobrze nie wiem. No, ma pani, to po mnie w fajze. Pani Justyno, jak tam moja pacjentka? Rzygała od samego rana. Ja mówiłam doktorowi. Zrobimy jej zastrzyk. A gdzie ona? W pokoju Agnieszki. Ja ją nawet dotykałam. No wie pan, ja tak próbowałam, tak bioenergetycznie, no. Tak, Justka? Tak? No, no trochę. Czasami na migrenę, Justce, pomaga mój dotyk. No to idziemy obejrzeć naszą czarnulkę. No to... Pani Olu, biorę panią na asystentkę. No to ja też pomogę. Poczekaj, Tuśka, mam do ciebie dwa słowa. Napijesz się kawy, naganiałaś się, a pan doktor z Jolą dadzą sobie radę. No to chodźmy do chory. A gdzie to moja torba? A, tu postawię. No, za mną, pani Olu. No ale co ja panu pomogę? O, tam leży w kąciku. Biedna mi się. Widzisz, jak ona reaguje na mój widok? Ogonek jej chodzi. No, a ty na mnie nawet nie spojrzałaś. Ja? No, co się panu wydaje? Też się ucieszyłam, że pana widzę. No, jakoś tego nie zauważyłem. I co? Znowu zaczynamy od początku? Znowu ten pan? No, przecież byliśmy na ty. No, mam to wszystko przygotowane. Bułka, strzykawka. Przytrzymasz ją za łapy? O, osłabiona jest. No, dzielna koteczka, mądre byle. No patrz, nawet nie ucieka. No. Wie, że chcę jej pomóc. Lubi mnie, nie tak jak ty. Teraz może... No, no spokojnie, 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 Kitek. No. A już, widzisz? Nie bolało. No. Pan to ma podejście do... tego zwierząt. Bo je rozumiem. No, rozumieć nie wystarczy chyba. Trzeba je kochać, myślę. No to wypada mi żałować, że nie jestem psem. Spójrz na mnie. Co masz takie spłoszone oczy? Wiesz, że masz niezwykłe oczy? Takie magiczne. Mówisz jak w kinie. No popatrz na mnie choć przez chwilę. Wtedy w Kazimierzu byłaś inna. No jak to na wycieczce? Człowiek był na luzie. Dobrze, chodźmy. Nie. Poczekaj. Czy wiesz, że pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj? Każdy najmniejszy szczegół, każde twoje słowo. Twoją niebieską sukienkę. Ale skucha. Paulina tak mówi, ja byłam w dżinsach i w białej bluzce. Nie może być. Dla mnie byłaś cała na niebiesko. I te twoje czarne włosy podświetlone słońcem. Czy ci ktoś już mówił, na czym polega twój urok? Mój urok? No,
Nie wiem. Daleko mi do tego, co pan widzi. No nie, nie pan Grzegorz. Grzegorz. Umówisz się ze mną? Powiedz, proszę. O, patrz, tamta czarnulka też tego chce. No? Kiedy? Tylko powiedz. Nie, ja nie mogę. Możesz, możesz i chcesz, tak samo jak ja. Kiedy? Oj, może nie wiem, no może jak Paulina będzie miała wywiadówkę w szkole. Nie, żadna Paulina. Za tydzień mam dyżur w lecznicy, w sobotę po południu. Przywieziesz do mnie Dina. Bo jak nie, to... To co? To ja przyjadę do was na trojaki. A? No to jak? Oj, wróćmy tam. Przyjedziesz? No, nie wiem, może. O, przepraszam. Przeszkodziłem? Dzień dobry. O, Adaś, ty już jesteś, no dobrze. Dzień dobry, panie Adamie. Pana żona pomagała mi tu przy zastrzyku. No, widzę, widzę. Tylko mnie jakoś nigdy nie chce pomóc. No, ja zwykam. Do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. Panie Justyno, już po wszystkim. Tu jestem, panie doktorze, dziękuję bardzo. Ale trzeba będzie przebadać jeszcze nerki to. Ty dobrze, że już jesteś, bo czekam na ciebie i czekam. I ty wiesz, co się z dziadkiem stało? No co tak milczysz? Poczekaj, zamknę drzwi. Chyba masz mi coś do wyjaśnenia. Ja? Co ja ci mam wyjaśniać? No, umówiłaś się tu z tym doktorkiem? No co ty głupi jesteś? Pan doktor przyszedł do kotki. Do kotki. Ciekawe, bo ja tu tylko widziałem napalonego kocura. Kurczę, Adaś, zwariowałeś? No o co ci chodzi? O nic, ale wybitnie nie lubię, jak robią ze mnie balona. Chcesz się z nim umawiać, proszę. Wolna ścieżka. Ale powiedz to wprost. A jeżeli się umówiłam, no to co? To tylko tobie wolno skakać na boki? Mnie? Tak? Skakać na boki? No. A co ja takiego robię? Poza tyrką to świata Bożego nie widzę. No mów, no. Z kim się niby umawiam? No z kim? A, tam szkoda mojej śliny. Mężczyzna to wszystko wolno. Nie? No o co ci idzie? A może nie widziałam, jak obskakiwałeś te dzidunie? No i co takie gały wywalasz? Ja dzidko obskakiwałem kiedy? Gdzie? No panuj się. A co ty myślisz, że ja nie widziałam, jak żeście sobie na boku szeptali przez cały wieczór na oblewaniu domu? Co ty myślisz, że ja byłam ślepa? A ty jesteś jak hipopotam w składzie porcelany. Jak zaprosiłeś tę swoją dzidkę do nas, wiesz? Oj, rany, a ty strzeliłaś z armaty do wróbla. Dziewczyna ma problemy. Radziła się mnie, co ma zrobić z tą Martynową, czy wrócić do Żarczyńskiego, O, doradca się znalazł, wiadomo, może na ciebie może liczyć, no. Masz mnie za głupią, czy co? A co jej takiego poradziłeś, ciekawe? Ty, Jolka, ty nie podgryzaj, bo sama wiesz, co tu przed chwilą zastałem. Przestań! Cicho! Powariowaliście, czy co? Dzieciaka mi chcecie obudzić? Przepraszam, tylko że ten się tu czepia jak... pijany pół. Bo wiem, w co się tu gra. Atakujesz, bo sama jesteś winna. Co was napadło? No chodźcie do kuchni. No, który już poszedł. Siedzimy sobie jeszcze z Tuśką, a ja mam coś do ciebie, Jolu, jeszcze. No chodź. No, ja nie powiedziałam, że jesteś z doktorem. To Tusia. Cicho. O matko, ale się zasiedziałam. No, ale jakby kto przyjechał, po nawozie to tam Zenek jest w składzie. Posiedź, dokończ kawę. Zrobić ci Adaś? Nie, my musimy już spadać. Justka ci mówiła, co z dziadkiem? Aha, ale trzeba będzie zadzwonić do ciotki Janki, bo w razie czego będę musiał przywieźć starego. Justka, a co ty chciałaś? Co ty chciałaś ode mnie, bo coś mówiłaś? A racja, tyle gadałeś mi, zapomniałam ci powiedzieć, bo chcę ciebie prosić, Jolu, na chrzestną Bartusia. Zatrąbać chrzciny na święta. Mnie? Na matkę chrzestną? No, co się tak dziwisz? Przecież wiesz, jaka jesteś mi bliska, jak siostra. A kto będzie kumem? Kogo na chrzestnego prosisz? No jeszcze nie wiem, tak myślimy, że może tego Mietka z Lublina, tego kuzyna Kajfaszów, no znasz go, ten inżynier. Najlepiej to poproś weterynarza, Jolkę by to ucieszyło. Co ty, weterynarza, skąd? A idź z tym, jak głupi się zachowuje, nie słuchaj go. Myślałam, no może półtoraka, ale nie śmiem go prosić, pewnie by odmówił. Jak myślisz, Tusia, przyjąłby zaprosiny? Mnie nie pytaj. Mnie nic do tego, kogo chcesz na chrzestny. Coś ci się tak zerwała? Obraziłaś się, czy co? Ja? Czego się miałam obrazić? No,
Myślałam, że mnie na chrzestną poprosisz, bo... Idę, bo nie jestem tu potrzebna. Cześć, rodzinko! Tuśka, kurde lebele! Siedzi tu sobie przy piecu grzeje, a tam klienci czekają! A siedź sobie, siedź! Od pierwszego i tak już u mnie nie pracujesz. No nie drzyj się tak! Bartek śpi. Biały dzień, a ty upiłeś się jak bydle. No, idź się połóż. Ciekawe, z kim się tak zaprawiłeś. No, z moim kumplem. Z Wiesiem. Z jakim znowu Wiesiem? No ja, ze Srochą. Bar razem zakładamy. Tej samoobrony biało-czerwony. Jezu, co ty bredzisz, Zenek? Czyś ty dotało? Ocipiał? Będzie polska golonka, barszcz i schabowy. A nie żadne tam burgery, hamburgery. No, bo jak Wiesiek wejdzie do samorządu, to mamy wszystko przyklepane. Koniec kurtami, porządek barowi. No dobra, szwagier, dobra, jak wytrzeźwiesz, to pogadamy na spokojnie. No, wygaduję, no czy ja nie mogę, czy ja mogę nie mieć depresji, jak mam takiego durnia? Ale nerwy mi puściły, idź tu z panem. Tylko i nie durnia. Nie masz z kim chlać, tylko z tym cwaniurą Sroką. A Justka, uważaj. Wiesia na ojca chrzestnego zaprosiłem do Bartka i zgodził się, Nissanem pod kościół zajedzie. Co? Kogo zaprosiłeś? Tego kręciela, co z nim na dziwki jeździłeś? Ta. Tego twojego kumpla od tirówek z barokowozu? No to słyszycie? Justka. Fajnego będziesz miała kuma. Z Zenkiem się dziś nie dogadasz. No, dobra. Co? Mała, spadamy. Co? Gdzie? Gdzie? Poczekaj, gdzieś tu mam browar, kurde. Wypijemy, szwagier, wypijemy. Gdzie mój browar? Józka! Zenek! Powiem ci, szwagier, jak się robi małych chłopczyków z niebieskimi oczkami. Dobra, dobra. Nie dzisiaj, dziś. Ale dziś to mnie nie kręci. To... No, bierz kurtkę, mała. Ale dlaczego? Już mam. Dzięki, Józka, nie przejmuj się, prześpij się, temu przejdzie. Pa. No to cześć, rodzino. Cześć, Zenek, idź spać lepiej. To ho, ho, poszły barany, zostały panny. Józka, chodź tu do mnie. Ale chodź już, no co? Kocie, chodź do swego Zenusia. No coś taka najeżona, co? Dobrze zrobiłem. Co? Wyśnieg masz mal, ma kasę. Będzie ustawiony w samorządzie, z takim warto trzymać. Ja też będę miał swoją działkę, spokojnie. Jak mogłeś? Jak mogło ci coś takiego do łba strzelić? No co? No, takiego cwaniaka, tego przekręta na ojca chrzestnego. No, uważaj. Nie przekręta, tylko biznesmena. No nie, tego ci nigdy nie daruję. Nie daruję ci nigdy. Bez wazeliny, mówiłaś. Co? Wiesz, jak możesz, czy moje zdanie w ogóle się nie liczy? Ale no, Justynko. Słuchaj, ale Zenek, odwołasz to jeszcze dziś. Co dziwnego, że ja choruję. Ale... Ja mam takiego durnia za męża. Nie, ale... Jak mam z sobą żyć, no jak? Ale Justynko... Kogo znowu niesie? Cholera. To stara, tu widziałem przez okno. Zmywam się. Oho, to pani. Dzień dobry. Pani do Tuśki. Tusia jest w hurtowni. Wiem. Widziałam się z nią. Ja w tej sprawie. Justyna. Proszę, niech pani wejdzie. Wiesz, co ja nie spodziewałam się tego po was. I to kto? Prawie rodzina. No, powinowata jestem dla ciebie przez Edka, ale jak widzę, nie ma nigdzie przyjaciół. No nie ma. Nawet w rodzinie teraz do oczu sobie skaczą. Wydzierają sobie ten ostatni kawałek chleba. Ale co się stało, że pani taka rozżalona? No, co ja złego pani zrobiłam? Wystarczy, co Tuśce zrobiliście. Ona tam siedzi w hurtowni i płacze, aż się serce kraje. Zenek zwalnia ją. Podobno od pierwszego. Nawet jej nie zapłacił. Do sądu go podamy. Boże, ale co ja mogę? No, do domu też nikt nie dał. Na pożyczkach u teściów siedzę. Ale na chlanie to ma. Jakie chlanie? No tak. Ty, że sobie tam raz popił, a co? Co on może, jak mu firma plajtuje? No co? A kto jemu kasę kiedyś obronił, jak te bandziory przyszły? No kto? Jak nie moja Tuśka? Kto inny, to by im wszystko dała. Ona stanęła murem, krzyku narobiła, po łbie im przyłożyła i uciekli, tak? Ale tego już nikt nie pamięta, nikt. No pamiętamy, ale co robić? No z czego ma jej Zenek zapłacić? No z czego? A tobie kto przy dzieciakach pomagał? Agnieszkę z tej choroby wyprowadziła, pamiętasz? No, tak, ale pomagała, bo chciała. Nikt jej nie kazał, sama chciała. A teraz dziewczyna na próg pójdzie.
na zasiłek pomocy gminnej. To co pani, przecież Paweł pracuje. A bo wiadomo jak długo. A gdzie twój mąż? A pani, co on pani? Muszę z nim porozmawiać, z nim. I przemówić mu do sumienia. Dobrze, ale lepiej nie dzisiaj. Lepiej chodźmy na dół do składu. Porozmawiam z Tuśką. No chodźmy, no. Proszę. Chodźmy. Był to 2102 odcinek powieści radiowej W jezioranach.